Drodzy, witam serdecznie. Cieszę się za ten wspaniały przywilej, że mogę zwiastować Słowo Boże. Wiecie, że dla kaznodziei to jest takie błogosławieństwo. Kiedy nie głoszę, to czuję się niepotrzebny, ale kiedy mogę głosić, czuję się potrzebny, a przede wszystkim czuję się wdzięczny Panu Bogu. Przyjmijcie pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia ze zboru Filadelfia. Pamiętacie jeszcze ten zbór? Pamiętacie? Super. Fajnie. Drodzy, dzisiaj chciałbym zaprosić was do szczególnego miejsca i w czasie, i w przestrzeni. Chciałbym się cofnąć o prawie 3000, czy ponad 3000 lat. Możecie? Na miejsce budowy świątyni, którą Salomon wznosił. Była to bardzo znamienita budowa. Wierzę, że gdyby przetrwała do dzisiejszych czasów, to by był jeden z cudów, tak? Takiej architektury na pewno, ale zapewne o wiele większy cud byłby to, że tam Boża obecność przebywała. Drodzy, chciałbym z tej okazji przeczytać krótki fragment z tej historii, a potem chciałbym się przyjrzeć takim dwom elementom tej budowli. Pierwsza Królewska, 7 rozdział, od 13 do 16 wersetu i potem od 21 do 22. Czytam od 13. Król Salomon sprowadził do Tyru Hirama. Był to syn pewnej wdowy z plemienia Naftali, ojciec zaś jego był Tyryjczykiem, odlewnikiem z brązu, niezwykle mądrym, roztropnym i znawcą wszelkiej roboty w brązie. Przybył on do króla Salomona i wykonał dla niego całą robotę. Ulał mianowicie dwie kolumny z brązu. Jedna kolumna miała 18 łokci wysokości, a każda kolumna miała w obwodzie 12 łokci. Sporządził też dwie ulane z brązu głowice, aby położyć je na wierzchu kolumn. Obie głowice miały po 5 łokci wysokości. I 21 i 22. Potem ustawił te kolumny w przedsionku świątyni, ustawiwszy prawą kolumnę, nazwał ją Jachin, a ustawiwszy lewą kolumnę, nazwał ją Boaz. Na wierzchu kolumn wyrobiony był kształt lilii i w ten sposób dokończono robotę nad kolumnami. Bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa, który od pewnego czasu mnie irytował w takim pozytywnym sensie. Chciałbym skupić naszą uwagę na tych dwóch kolumnach. Dwa dziwne elementy, w które była wyposażona świątynia. Były wykonane z brązu i pytanie, które mnie w moim sercu się zrodziło, do czego służyły? Na pewno nie stanowiły elementu konstrukcyjnego budynku. Bo wiecie, gdy mówimy o słupach, słupy podpierają coś, tak? Mamy słupy na przykład pod mostami, które podtrzymują całą konstrukcję. Ale te dwa słupy nic nie podtrzymywały. Po prostu były takimi elementami wolno stojącymi, takimi przyklejonymi do całej budowli. Może stanowiły element jakiś ozdobny, ale ja wiem. Pomyślmy sobie, że u Boga nie ma nic przypadkowego, a już na pewno w świątyni. Tam nie mogło się znaleźć nic, co byłoby przypadkowe. To było przemyślane, to było objawione i rzemieślnicy wykonali to tak, jak należało to uczynić. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm kolumnom, bo łokcie nam mogą niewiele mówić, ale wymiar takiej kolumny to jest około 8,2 metra. Nie wiem, ile tutaj jest, ale chyba około 3,5 metra, 4 będzie? 3,60. 7,20 i jeszcze dołóżcie metr. 1,80 m miały średnicy.
czyli mojej wysokości. I na to jeszcze była nałożona głowica. Głowica, która miała 2,40 m, czyli mamy konstrukcję w wysokości 10 metrów. I dwa takie filary stoją u wejścia do świątyni. Jak już wcześniej zadałem pytanie, po co? Komu to było potrzebne i do czego? Szukałem odpowiedzi i szczerze powiem, niewiele jest na temat tych kolumn. Niewielu się odniosło, a przynajmniej w polskojęzycznych opracowaniach, troszeczkę można w angielskojęzycznych. Żydzi też niewiele mają na ten temat do powiedzenia. Masoni ten element wykorzystali, z tym, że oni go, te dwa słupy wstawili w środku swojej świątyni. Natomiast te stały na zewnątrz. Nikt nie wie, czy one stały przed, czy one stały już w tym przeciągu, ale zapewne stały, nie były z niczym powiązane, tylko stały. Odpowiedź prawdopodobnie znajdujemy w imionach tych dwóch słupów. Każdy z nich ma swoje imię. Pierwszy i drugi, Jachin i Boaz. Jachin był po prawej stronie, czyli jakbyście patrzyli, to z tej strony, jakbyście wchodzili do świątyni, Boaz był po lewej stronie. Są to imiona spotykane w Biblii. Bo o Boazu pewnie słyszeliśmy już niejedno kazanie, tak? Kiedy pogrzebiemy troszeczkę w etymologii imion, to Jachin oznacza Pan, czy Bóg ustanowił. To oznacza to imię. I drodzy, co takiego Bóg ustanowił? Jak wiemy, Izrael zawarł przymierze z Bogiem poprzez prawo. I możemy sobie jasno powiedzieć, że Bóg ustanowił pewne zasady od początku do końca. Kiedy obserwujemy wszystko, co nas otacza, kieruje się jakimiś prawami. Fizycy pracują ciężko, żeby zrozumieć, w jaki sposób materia funkcjonuje, dlaczego się przeciąga, dlaczego światy krążą wokół siebie. Jest mnóstwo pytań, jest coraz więcej odkryć i 2-3 razy tyle pytań, które się rodzą. Ale dla mnie taką najważniejszą odpowiedzią jest to, że te wszystkie prawa, to wszystko, co funkcjonuje, co możemy oglądać, od materii, od przyciągania, od grawitacji, poprzez komórkę, poprzez życie, które oglądamy, wszystko to zostało ustanowione przez Boga. To są prawa, które Bóg powołał do istnienia. Wszystko, cokolwiek nasze oczy oglądają, nasz umysł podziwia, jest powołane przez Boga. Bóg ustanowił pewne prawa, pewne zasady. I drodzy, kiedy zawierał przymierze z Izraelem, zawarł w oparciu o pewne zasady. Określił te zasady i mamy pięcioksiąg, mamy prawo mojżeszowe, mamy chyba 613 przepisów, według których mieli się kierować. I ja to rozumiem w ten sposób, że to nie człowiek sobie ustanawia, chociaż czasami próbujemy sobie określić własne zasady, ale to Bóg je określa. To Bóg mówi, co jest dobre, co jest złe. Mówię tutaj w tej chwili o prawie moralnym. Bóg również określił wszelkie inne prawa, również świątynne. I chciałbym się posłużyć pewnym przykładem, pokazać pewną ilustrację. W Księdze Kapłańskiej, 10 rozdział, 1 werset, jest opisana bardzo dramatyczna historia. Oto synowie Arona, Nadab i Abihu wzięli kadzielnicę. Każdy wziął swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem. Czytamy tutaj inny ogień, czyli nie taki, jaki był określony w Bożym prawie, którym Bóg przekazał
narodowi izraelskiemu. To nie był ten ogień, który Bóg im nakazał, aby używali do spalania kadzidła. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich tak, że zmarli przed Panem. Bardzo przykre konsekwencje nieprzestrzegania, nierespektowania Bożego prawa, Bożych zasad. Jest to taki bardzo obrazowy, ale możemy w tej księdze możemy znaleźć tysiące takich historii, gdzie ludzie, czasami całe narody, lekceważyły Boże zasady. I takim najlepszym przykładem jest Izrael. Izrael był błogosławiony przez Boga. Przejął ziemię obiecaną, Bóg im błogosławił w każdej dziedzinie ich życia. Ale kiedy czytamy historię Izraela, możemy zobaczyć, jak stopniowo, z roku na rok, odstępowali od Pana i wiązali się z bożkami. Jakie były skutki, jakie były konsekwencje? No, zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej i tam spędzili 70 lat. Państwo północne nie ostało się. Tylko Juda się ostał, garstka, dwa pokolenia z 12. A więc widzimy, że ta pierwsza kolumna ma bardzo istotne znaczenie. Pan ustanawia, Pan ustanowił, Pan coś ustanowił. Druga kolumna to Boaz. Boaz można przetłumaczyć, czy należy przetłumaczyć, jako w nim jest moc. W nim jest moc. I rzeczywiście naród izraelski doświadczał tej mocy na każdym kroku. Szczególnie, kiedy Bóg ich wyprowadzał z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Wszyscy byli świadkami plag, które dotknęły Egipt. A oni spokojnie sobie spali i obserwowali, co się będzie działo dalej. To oni wszyscy przeszli przez Morze Czerwone. Morze rozstąpiło się. Jest napisane, że były jak wały wody po lewej i po prawej stronie. Nieraz się zastanawiam, jak to mogło wyglądać, te wały. Gdzieś tam rybki sobie pływają, a tutaj środkiem idą ludzie. Doświadczyli Bożej mocy. Codziennie na pustyni wychodzili z naczyniami, aby zbierać mannę. Wyobrażacie sobie, że macie Bożą obietnicę i co rano idziecie sobie nazbierać jedzenia? Tyle, ile wam potrzeba? Oczywiście czytamy, że po pewnym czasie się przyzwyczaili do tego tak bardzo, że zaczęli narzekać. Już mamy dosyć tej manny, tak? Czy wreszcie, gdybyśmy spojrzeli na historię wejścia do ziemi obiecanej? Boża moc objawiała się na każdym kroku. Czytamy w jednym z miejsc, że ich szaty się nie podarły, ich sandały nie uległy zniszczeniu, choć tyle lat wędrowali po pustyni. Ja nie wiem, jak Bóg to zrobił, ale On ma swoje metody. Jeżeli On coś określi, to tak jest. Ci ludzie doświadczali Bożej mocy. I drodzy, rodzi się pytanie, po co te dwie kolumny? Pan określił i w nim jest moc. Stoją u wejścia do miejsca świętego. I zastanawiałem się nad tym. I jedyne wyjaśnienie, myślę, najmądrzejsze jest takie, że jak kapłan wchodził do świątyni, musiał jedną i drugą widzieć. Musiał widzieć jedną i drugą. I te dwie kolumny miały uświadamiać każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy, bo to było widać bardzo wysoko, że Bóg ustanowił pewne zasady, pewne prawa, że do Niego to należy, On określa zasady, a nie człowiek. Możemy patrzeć na historię Izraela i
widzimy, jak odstępują, jak zmieniają prawa. Między innymi Pan Jezus zarzucił, że jak powiecie, na dar poświęcony rodzicom kiedyś nie było emerytur, więc dzieci były zobowiązane zadbać o swoich rodziców. Jeśli powiecie korban, to jesteście wolni od tego, aby opiekować się rodzicom. Złóżcie te pieniądze w świątyni, jest spokój. Wyobrażacie sobie takie prawo? Na przykład mam na pięku ze swoim ojcem i idę do świątyni, składam, mówię, a tobie nie dam, ty umrzyj z głodu. Takie prawa sobie ludzie ustanawiali, odchodząc od Bożego prawa. Ale jak przed chwileczką powiedzieliśmy, On ustanowił. To jest imię tej pierwszej kolumny. A imię drugiej kolumny to jest w Nim, w Bogu jest moc. I kiedy kapłan wchodził, za każdym razem miał sobie to uświadomić, że jak wchodzi do świątyni, przed Boże oblicze, przed Boży majestat, to musi zrobić wszystko według Bożego prawa, według tego, jak Bóg ustanowił, a nie jak on czuje, jak mu się podoba, jak on uważa, że jest słuszne i właściwie. I również, kiedy wchodził do świątyni, ta druga kolumna uświadamiała mu, że w Bogu jest moc, że w Bogu jest rozwiązanie. Amen? I drodzy, kiedy wychodził z tej świątyni, było dokładnie to samo. Bo te dwie kolumny były w takim miejscu, że musiał na nie spojrzeć. I to jest niesamowite dla mnie. Dwie potężne kolumny, które Bóg postawił. Co jest ciekawe, że one były w tej pierwszej świątyni Salomona, w drugiej już ich nie było. I nie chcę rozwijać tematu, ale przypuszczam, dlaczego ich nie było. Izrael poszedł tak daleko, że to nawet nie miało chyba sensu. Ale drodzy, najważniejsze dla nas, bo to jest Boże Słowo, jest pytanie, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj, dla ciebie i dla mnie siedzącym i słuchających Bożego Słowa. Czy w ogóle ma to jakieś znaczenie? I chcę odpowiedzieć jednoznacznie, ma i to przeogromne. Ma i to przeogromne. Po pierwsze, jesteśmy Bożą świątynią, tak? Jesteśmy Bożą świątynią. Czytamy, jakiż to układ między świątynią Bożą a bałwanami? Pyta apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. O kim on mówi? Mówi o nas, o chrześcijanach. Myśmy bowiem świątynią. Stwierdzenie faktu. Jak Bóg powiedział, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. A więc ten fragment stwierdza jednoznacznie, że ty i ja jesteśmy tą nowotestamentową świątynią. Bardzo ładnie to też podkreślił w 1 Koryntian 6,19. Albo czy nie wiecie, to mi się też podoba rozpoczęcie tego wersetu. To znaczy, że chrześcijanie byli tamtych czasów, tych pierwsi chrześcijanie byli bardzo podobni do nas. Udało wam się zapomnieć, że jesteście świątynią? Bo mnie wielokrotnie w życiu. I Paweł zadaje pytanie, nie pamiętacie jeszcze? Nie jesteście tego świadomi? Nie wiecie o tym, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i nie należycie też do siebie samych? Retoryczne pytanie z pozoru, ale kiedy pochylam się nad tym, mówię, Boże, tak, jakże często zapominam o tym. Jakże często w chwilach trudnych, krytycznych, w moim życiu zapominam o tym, że jestem Bożą świątynią. Że Bóg nie tylko jest na zewnątrz, ale również jest we mnie. Zamieszkał we mnie. Czy to nie jest piękne? Ale czujemy, że On gdzieś tam jest w niebie, tak? Ale Biblia mówi jednoznacznie, że jesteś świątynią Bożą. A świątynia Boża to obecność Boża. I to nie jest tak, że ta obecność jest, jak się pomodlisz
i spędzisz ileś godzin na czytaniu Bożego Słowa, wtedy czujesz, że jest Boża obecność. On jest. Ale zaniedbywanie relacji z Bogiem powoduje, że nie wiemy, że nie jesteśmy świadomi, że gdzieś dryfujemy w cielesnym życiem, nie mając tej głębokiej świadomości. Pomyślmy przez chwilę, jesteśmy Bożą świątynią. Jesteś Bożą świątynią. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś Bożą świątynią. Jesteś ją o każdej porze dnia i nocy. Jesteś rano, w południe, wieczorem, o północy, o trzeciej nad ranem. Jesteś. Może być tak, jak było z tą świątynią w Jerozolimie. Był taki czas, że w tych magazynach wokół świątyni, gdzie powinny być różne przybory pochowane, Żydzi zrobili sobie miejskie kloaki, publiczną toaletę. I czasami tak wygląda świątynia Boża, że diabeł doprowadza nas do takiego stanu, że zamiast przynosić Bożą chwałę, to tam jest mnóstwo plugastwa. Ale Bóg ma moc wyprowadzić każdego, jeśli tylko jesteśmy gotowi, aby z Nim współpracować, bo jesteśmy nowymi stworzeniami. A więc po pierwsze jesteśmy świątynią Bożą. Po drugie jesteśmy kapłanami. Popatrzcie, jakie piękne połączenie. Jesteś świątynią Bożą, ale apostoł Jan napisał w Objawieniu 1:6 i uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga. Jesteś kapłanem Boga. Możemy być dobrym kapłanem Boga lub złym kapłanem Boga. Możemy we właściwy sposób sprawować służbę w świątyni lub w niewłaściwy. Decyzja należy do nas. Ale Biblia stwierdza jednoznacznie, że jesteśmy kapłanami Boga. Tutaj nie ma gwiazdki na dole jakiegoś odnośnika, że jak będziesz robił to, to wtedy będziesz kapłanem. Jesteśmy powołani do powszechnego kapłaństwa. W Izraelu był naród, jedno pokolenie było wybrane, które służyło świątyni. Ale w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie jest powszechne kapłaństwo. To nie jest tylko przywilej pastorów i starszych zboru. No, oni są kapłanami Boga. Nie. Każdy z nas jest kapłanem Boga. Jesteś świątynią, ale też jesteś kapłanem Boga. Czy to nie jest cudowne? Podoba się wam to? Możemy wejść do świątyni. Kiedyś jak były w Izraelu, trzeba było udać się z pielgrzymką, żeby być w obecności Bożej. Dzisiaj wystarczy zamknąć oczy. Jesteś w obecności Bożej. On jest w nas, jest blisko nas. Tak bardzo blisko nas. Kiedyś zastanawiałem się nad słowem, które powiada, że Bóg jest bliżej niż tchnienie moich ust. To jest na zewnątrz, a On jest we mnie. Nieraz sobie myślę, gdybym to pamiętał w każdej sytuacji, w której się znajdę. I drodzy, po trzecie, patrząc z praktycznego punktu, nasza relacja z Bogiem opiera się na dwóch filarach. Na tym, co ustanowił i na Jego mocy. To On ustanowił. To jest Jego słowo. On ustanowił, że ta księga będzie twoim i moim fundamentem wiary. I to jest ten pierwszy filar, na którym budujemy.
I to jest wielkie błogosławieństwo. Ponieważ każdy z nas ma taki filar w domu. Możesz go otwierać, możesz go czytać, możesz go rozważać, możesz się uczyć jego na pamięć. To jest słowo prawdy. I dzięki temu mamy ten pierwszy filar. On określił. Kiedy czytamy Boże Słowo, zwróćcie uwagę, On powiedział, w jaki sposób człowiek może być zbawiony. Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. To On określił, w jaki sposób ty i ja możemy zostać napełnieni Duchem Świętym. To nie jest twoje czy moje chcenie. To jest Boże pragnienie. Ale Bóg ustanowił pewne zasady, że kiedy przychodzimy, On nas napełnia. To On ustalił, w jaki sposób będzie odpowiadał na nasze modlitwy. I na przykład z listu, jak powołam się na list Jakuba, żebyśmy nie byli chwiejni w wierze. Bo mówi, kto powątpiewa, jest podobny do fali morskiej, tu i tam miotany. Zaufajcie, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. I moglibyśmy tutaj przywoływać różne zasady, które Bóg określił, chociażby funkcjonowanie Kościoła. Popatrzcie, jak precyzyjnie to wszystko jest określone. A z drugiej strony zobaczmy, co się dzieje w Kościele. Niektórzy mówią, że jest różnorodność, ale są też rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Biblią, prawda? Czyjeś chcenie. A więc to jest pierwszy filar. I ten filar jest pięknie określony w 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Całe pismo. Całe. Całe pismo. Mówię to z takim mocnym podkreśleniem. Przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I to jest ten pierwszy filar. Dzisiaj możemy spotkać się z nauczycielami w Kościele, którzy kwestionują ten filar. Użyję pewnego przykładu, z którym ostatnio się spotkałem. Krytyka tekstu. Nie wiem, czy was to interesuje, ale skończyłem trochę teologii i czasami lubię posłuchać różnych wykładowców. I w naszym polskojęzycznym Kościele pojawiło się wielu wykształconych ludzi, teologów, z tytułami doktorów i jeszcze wyżej. Zajęli się badaniem tekstu i nie mam nic przeciwko temu. Tak zwana krytyka tekstu, badanie krytyczne tekstu, a więc gatunek literacki, można badać pod kątem redakcji, autorstwa. Wiele rzeczy można z tekstem robić. Ale tu jest mały problem, bo zaczęto wskazywać na różne problemy związane z Biblią. Na przykład Ewangelia Marka kończy się 16 rozdziałem. I niektórzy z tych naukowców twierdzą, że jest to fragment dopisany. Jest to ten fragment, który mówi o tym, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Na chorych ręce kłaść będą i tak dalej. Znacie ten tekst, tak? I niektórzy naukowcy mówią, że ten tekst jest dopisany. Bo w iluś tam jest, a w iluś tekstach tych starożytnych go nie ma. Ale drodzy, chciałbym tylko pokazać na pewien problem. Ja wiele, wiele lat temu, że tak powiem, łyknąłem tą myśl. I wiecie, ile miałem problemu z modlitwą, z nakładaniem rąk? Bo pomyślałem sobie, to było dopisane. Tak to nie jest. Bóg na pewno tak nie chce. Ktoś sobie dopisał, no i teraz ja będę wkładał ręce, a Pan Bóg nie będzie uzdrawiał. I kilka razy położyłem ręce i nic się nie wydarzyło. Mówię, a no właśnie. Rozumiecie, o co chodzi? To jest dobre dla naukowców. Oni się mogą bawić w swoim świecie, dyskutować. Zresztą jest to sposób na doktorat. Wystarczy coś przedstawić przeciwnego do ogólnego sposobu myślenia i już masz temat do doktoratu.
materiały zebrać, dowody, napisać ładną pracę i za chwileczkę masz doktora tytuł. Jesteś do przodu. Ale nie o to chodzi w Bożym Słowie. Mówię to dlatego, żeby was przestrzec przed tego typu opracowaniami. Jest ich sporo w przestrzeni medialnej. Można słuchać pięknych wykładów. Nie będę tu posługiwał się nazwiskami, bo nie o to chodzi. Ale, drodzy, całe Pismo. Ja wierzę, że każde słowo zapisane tutaj, w tej księdze, jest z woli Bożej. I Bóg ma moc je zachować. Pamiętam, kiedy skończyłem studia teologiczne, też mieliśmy teologię, to tak, to nie tak, to tak, to wiecie, jak to jest. I pamiętam, jaki zamęt miałem. Wpadłem w taką pułapkę, że otwierałem Biblię i tylko widziałem różne przeciwności, różne niedoskonałości Bożego Słowa. Być może to jest potrzebne. Dzisiaj to w jakiś sposób mi też pomaga, bo rozumiem ludzi, rozumiem to, co słucham, czytam czasami, wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale pamiętam, że nie mogłem sobie chyba ze 2 lata z tym za bardzo poradzić. Słowo Boże utraciło autorytet. I dlatego też proszę, zwróćcie na to uwagę, kogo słuchacie. Jakie materiały czytacie. Bo może się zdarzyć, że będzie dawka trucizny, że przez wiele lat się nie pozbierasz. Lepiej jest zamknąć ten rozdział i powiedzieć przed Bogiem, i ja tak zrobiłem. Kiedy już się zmagałem przez wiele miesięcy, w końcu wziąłem moją Biblię, pamiętam, poszedłem gdzieś na ubocze, położyłem tą Biblię, położyłem swoją rękę i powiedziałem, Boże, daj mi zapomnieć to wszystko. Chcę ja kiedyś chodzić w Twoim Słowie. Pragnę, aby ono kształtowało fundament mojego życia. I chcę to wszystko zapomnieć. Chcę po prostu takim dziecięcym sercem ufać w Twoje Słowo od początku do końca. I wiecie, to mi pomogło. Ta modlitwa, jakby nastąpił taki przełom w moim życiu. I na nowo zacząłem czytać i na nowo zacząłem przyjmować Boże Słowo. Uważajmy na to. To jest bardzo ważny filar duchowego życia. Pan ustanowił. Bóg ustanowił swoje słowo i nie należy go ruszać. Zresztą wiecie, jak się kończy objawienie Jana. Kto doda lub ujmie. Przejdźmy do drugiego filaru, bo czas szybko biegnie. Tym drugim filarem jest Boża moc. 2 Tymoteusza 1:7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Duch Święty w nas jest duchem mocy, jest duchem miłości i jest duchem powściągliwości, czyli takiego umiaru, takiej równowagi w naszym życiu. Ale chciałbym dzisiaj podkreślić na czerwono określenie mocy. Mocy. To Bóg przez Ducha Świętego. Jeśli tu siedzisz dzisiaj i masz w swoim sercu pewność zbawienia, to Duch Święty przyprowadził ciebie do upamiętania. To On sprawił, że mogłeś zobaczyć ciebie takim, jaki jesteś, w miejscu, jakim jesteś, w tym dramatycznym położeniu, o którym wielu ludzi nie wie, nie są tego świadomi, dobrze się bawią. Tak jak na Titaniku, jak już kapitan wiedział, że zatonie, to rozdali alkohol i muzycy grali głośno i wesoło, wszyscy się bawili, a statek nabierał wody. Dokładnie tak wygląda historia świata dzisiejszego. Ale Bóg w jakiś cudowny sposób dotarł do twojego i do mojego serca i mogliśmy zobaczyć ciebie w miejscu, w którym jesteśmy. I to sprowokowało, że padliśmy na kolana. Ja pamiętam ten wieczór, w którym upadłem na swoje kolana. Ze łzami, z żalem, ze smutkiem.
ale też pamiętam, kiedy wstałem z tych kolan jako wolny człowiek. To Duch Święty prowadzi nas do uświęcenia. Często to podkreślam. Gdybyśmy byli w stanie o własnych siłach stać się świętymi ludźmi, Jezus przyszedł niepotrzebnie na ten świat. Zgodzicie się ze mną? Należało wysłać ekipę aniołów, którzy będą realizować coaching, jak być świętym, tak? To znaczy, że źródło świętości jest w nas. Czegoś tylko nie rozumiemy, poćwiczyć trochę i już będzie. Tak, takie duchowe siłownie. Ale tak nie jest. Nie jesteś ani ty, ani ja w stanie być świętym o własnych siłach. Zgodzicie się ze mną? Pewnie wielu z was już przełknęliście nieraz gorzki cukierek, tak? Nie jesteśmy w stanie. Dlatego 2000 lat temu Syn Boży musiał stąpić ze swego tronu, przyjąć postać człowieka i przyjść na ten świat, aby dokonać przełomu w historii człowieka, abym ja i ty mogli zmienić swoje życie w Jego mocy, w zmartwychwstałej mocy. Abyśmy w Jego zmartwychwstałej mocy mogli doświadczać przemiany w naszym życiu. Tak naprawdę, kiedy patrzę na swoje życie, to moja rola polega na tym, że zgadzam się z Bogiem, że to czy tamto trzeba zmienić i oddaję to w Jego ręce. Nic więcej nie mogę zrobić. Moje postanowienia, Boże, od jutra, nawet od dzisiaj, nie mają żadnego znaczenia, żadnej wartości, bo sami wiecie, jak się kończą. Jego moc wypełnia nas, abyśmy mogli wieść zwycięskie życie. Żyjemy na wrogim terenie. Diabeł i całe jego zastępy robią wszystko, żeby nas zniszczyć. Jesteśmy przedmiotem nienawiści, jego nienawiści. Ale to słowo powiada: umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego, tak? To nie są puste słowa. Te słowa mają głębokie przesłanie dla mnie i dla ciebie. Bo kiedy się umacniamy w Panu i w Jego potężnej mocy, to diabeł będzie nas omijał łukiem, bo ma świadomość, że my mamy świadomość, komu zawierzyliśmy i kto jest z nami. Natomiast jak tego nie ma, to dzieją się rzeczy zupełnie odwrotne. On obdarzył nas mocą do służby. Możemy coś robić o własnych siłach, tak? I coś tam wyjdzie. Ale prawdziwa posługa w Kościele wymaga namaszczenia. Wymaga, aby Duch Święty ciebie i mnie napełnił, abyśmy mogli wykonywać Jego dzieła, nie swoje. Wszystko pochodzi od Niego. W Jego mocy, bez Jego mocy. To jest tak, jakbyś miał pięknie urządzony dom, wszystko, pełna elektronika, wszędzie pełno kontrolek, wszystko, komputer steruje. Jest tylko jeden problem, nie ma prądu. I po prostu to jest zwykła chatka. Biedna chatka, bo nawet pewnie wielu rzeczy nie da się otworzyć, zrobić, bo wszystko jest związane z mocą, z energią tutaj w tym momencie bym powiedział. I podobnie jest z nami. Jeśli wyłączymy źródło zasilania, w cudzysłowie, wszystko się kończy. Jesteśmy zdani na łaskę losu, na siebie samych. Duch Święty to drugi filar, Jego moc. Drodzy, dzisiaj tak zostałem też poruszony. I tak pomyślałem sobie, że podzielę się z takim osobistym świadectwem. Od roku czasu, gdzieś od ubiegłego roku, od jesieni można powiedzieć, przeżywaliśmy taki trudny czas w mojej rodzinie. Jedna z moich córek zachorowała. Zachorowała na atopowe zapalenie skóry.
i to bardzo szybko się rozprzestrzeniało. Wydali ogromne pieniądze, mieszkają w Ameryce, dobrze sobie tam radzą, dobrze zarabiają, więc było ich stać na to, żeby zapłacić dobrym, zresztą w Ameryce wszystko się na pieniądzach opiera. Wydali duże sumy pieniędzy i na końcu wiecie, co córka usłyszała od jakiejś tam pani specjalistki? Że nic się z tym nie da zrobić, że musi to zaakceptować, że tak już będzie. A to jest paskudna choroba, bo atakuje skórę. Wszystko. Twarz, pod pachami, tu na tych zgięciach, żywe rany otwarte, ropiejące. I w lutym tego roku, kiedy rozmawiałem z moją córką, po prostu przybiło mnie do ziemi. Zobaczyłem młodą kobietę, ma 40 parę lat, która jest w głębokiej depresji. Głębokiej depresji. Depresji to jest mało. Wyobraź sobie, że nie możesz nigdzie wyjść. Mówię, zwracam się szczególnie do kobiet, tak? Gdzie tutaj wygląd, uroda ma ogromny, facet jeszcze tam jakoś przeżyje. Ale kobieta chce wyglądać. Mówi, do sklepu nie pójdę. Do pracy, na szczęście pracowała, czy pracuje dalej zdalnie. Ale coraz gorzej, widzę dom zaniedbany, bo nie jest w stanie skupić się na obowiązkach domowych. I w lutym tego roku poprosiłem całą moją rodzinę. Mówię, módlmy się. Nie pozwólmy, żeby to tak zostało. I drodzy, modliliśmy się. I po kilku dniach modlitwy jednocześnie ja dostałem, moja córka dostała i mój szwagier dostał pewien obraz. Ja wam powiem, co ja zobaczyłem. Zobaczyłem moją córkę zdrową, z piękną cerą. I wiecie, jak to jest, tak? Tu widzisz co innego, przysyła mi zdjęcia, że opłakane. A tutaj zobaczyłem coś pięknego. I musiałem podjąć decyzję, czy w swojej mocy, czy w mocy Pana. I podjąłem decyzję, powiedziałem, zaufam Bogu. Po raz kolejny w swoim życiu zaufam Bogu, bezgranicznie, cokolwiek się będzie działo. I zacząłem już wtedy bardziej dziękować Panu Bogu, niż Go prosić. Bo uznałem, że to jest odpowiedź na Jego modlitwę. Oczywiście choroba postępowała coraz bardziej. I wiosną tego roku poprosiliśmy córkę, żeby przyleciała na 2 miesiące tu do Polski. I zrobiliśmy 3 rzeczy. Po pierwsze, skontaktowałem ją z dobrym dietetykiem. Bo okazuje się, że większość chorób, które przeżywamy, oczywiście powodem jest grzech, to jest podstawa, ale również musimy brać pod uwagę, zwróćcie uwagę, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Z jakimi chorobami ludzie się zmagają, których nie było ileś lat temu. Żywność, jedzenie, cukier, mąka. Nie myślimy o tym, ale ten dietetyk mi też pewne rzeczy uświadomił, że po prostu, on to fajnie powiedział, mówi, spróbuj jechać samochodem, jak wlejesz byle co do baku. Ile czasu ujedziesz? No mówię, do następnego skrzyżowania, dokładnie, a potem laweta i mechanik, tak? Potrzebujemy też refleksji nad tym, co jemy, bo od tego również rodzą się różne problemy zdrowotne w naszym życiu. Mamy dbać o Bożą świątynię. Lepiej jeść mniej, ale jeść proste produkty, nie te wysoko przetworzone, z Big Mac, to jest McDonalda, Big Mac i inne, tam jest mnóstwo trucizny, wierzcie mi. Żelki, nieżelki, to wszystko to jest jedna wielka trucizna. Nie wiem, dlaczego państwo o to w ogóle nie dba. Przecież ci ludzie idą, potem chorują, renty, leczenie, cudawianki, ale nie dba się o to. To jest interes. I zadbaliśmy o to, żeby miała dobre jedzenie. Tak jak dietetyk ustalił, tak po prostu moja córka się żywiła. Po drugie, modliliśmy się o nią.
kto mógł, zapraszałem ją do zboru, starsi ją namaścili olejem, modliliśmy się o nią. I po trzecie, stworzyliśmy jej taką dobrą, właściwą atmosferę. Bo wiecie, jeśli człowiek jest chory, jest w uciśnieniu. Często mówimy, no wiesz, zacznij wierzyć, ale wierzcie mi, jeśli cię boli, zresztą każdy z nas to doświadczył, jeśli cię boli, jak trudno jest wykrzesać w sobie wiarę, a szczególnie jak są to trudne choroby. Dlatego Biblia mówi, żebyśmy jedni za drugich się modlili. Ja mogę się wstawić. Ja mogłem stanąć obok mojej córki i w wierze modlić się o nią. Jej było bardzo trudno. Widziałem, jak to robiła ze łzami w oczach. Dlatego otoczmy swoich chorych modlitwą. Błogosławmy ich. Stawiajmy się za nimi. Bądźmy blisko. Utożsamiajmy się z nimi. Nie zostawiaj, to jest twój problem. Jedna akcja, modlitwa. Nie, ci ludzie potrzebują modlitwy wstawienniczej. I z mojego doświadczenia widzę, jak bardzo cenna jest w oczach Bożych taka wstawienicza modlitwa. Na ile modlitw Bóg odpowiedział w moim życiu. Ale my często jedna, druga, trzecia modlitwa, no nic się nie dzieje, no trudno. Rok czasu upłynęło. Końcem lipca córka opuszczała Polskę. Dwa tygodnie wcześniej tłumaczyła gościa, który był u nas w zborze. Nie wiem, może ktoś z was oglądał. I siedzę sobie w naszej sali nabożeństw i patrzę na moją córkę i widzę ten obraz, który zobaczyłem. Nie jest jeszcze do końca zdrowa, ale tu wszystko się pogoiło, zeszło. Jeszcze pod słońce widać, że ta skóra jeszcze się nie odbudowała do końca. Ale ten uśmiech, ten jej piękny uśmiech radości, wdzięczności Bogu. Podzieliłem się z tym z wami, aby was zachęcić, ale też wam pokazać, że nasza pobożność opiera się na dwóch filarach, tak jak było w tej świątyni. Kiedy wchodzisz w obecność Bożą, masz dwa filary. On ustanowił i nic nie zmieniaj. Raczej skup się na tym, aby się dowiedzieć, co On ustanowił. A potem spojrzyj na lewo i tam jest drugi filar. W nim jest moc. W nim jest moc. To wszystko, co ustanowił, On jest w stanie w twoim życiu zrealizować. Ale często my jesteśmy przeszkodą. I kiedy wchodzisz w Jego obecność, masz przed oczyma te dwa filary. Miej przed oczyma te dwa filary. I kiedy wychodzisz z obecności Bożej, wtedy miej przed swoimi oczyma te dwa filary. On ustanowił i w nim jest moc. I to rozwiązuje większość naszych problemów, duchowych problemów. Zgodzicie się ze mną? Irytował mnie ten obraz, tych dwóch filarów. Miałem w pewnym momencie nawet pretensje do Pana Boga i zadawałem mu pytanie, po coś to kazał zrobić. Ale kiedy Bóg mi pokazał, to zrozumiałem, jak to jest cenne i ważne. Popatrzcie, jak przez różne obrazy Bóg przemawia do nas. W jaki sposób nas zachęca. Czy masz te dwa filary w swojej świątyni? Czy to, co On ustanowił, jest istotne, jest ważne w twoim życiu? Na czym opierasz swoją moc? Na sobie, na pastorze czy na Duchu Świętym? To jest ważne pytanie. Drodzy, tymi słowami chciałbym was zachęcić. Jest to może kazanie bardziej refleksyjne, ale kiedy wrócicie do domu, pomyślcie o tych dwóch filarach. Miejcie je przed oczyma, bo to jest coś cennego. Jesteśmy świątynią, jesteśmy kapłanami Boga, Boża obecność jest w nas,
i te dwa filary, na których możemy budować. On ustanowił Słowo Boże, Jezus Chrystus i moc. Jego jest moc, czyli Duch Święty. To nas prowadzi do Ojca. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen.